Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Cześć. Dzisiaj moim gościem jest Damian Parol, dietetyk, szkoleniowiec. Prowadzisz bloga damianparol.com. Tak. I a do tego jeszcze platformę szkoleniową Warsztat Nauki. Tak. No i od jakiegoś czasu też trenujesz siłowo. Tak, no to trenuję siłowo to z 10 lat myślę teraz, może nawet więcej. No od jakichś 3 albo 4 lat bardziej w kierunku trójboju siłowego. Ale jak to się zaczęło z tym treningiem siłowym? Tak po prostu ktoś cię namówił, sam poszedłeś? U mnie to było tak, że ja jako nastolatek trenowałem biegi krótkie, po prostu sprinty, ale połapałem kontuzji i tam się trochę obraziłem na aktywność fizyczną w czasie studiów. No ale w którymś momencie sobie zorientowałem się, że no, jestem młodym chłopakiem, a w zasadzie się w ogóle nie ruszam. No i poszedłem na siłownię. No i tak zacząłem się ćwiczyć tak bardzo, bardzo fitnessowo. No i no, tak to trwało tak pewnie z 8 lat, może z 7, tak? Z grubsza to bardzo liczę. No ale później się okazało, że w sumie te wyniki siłowe mam takie całkiem spoko. No i startowanie w zawodach mnie zawsze bawiło bardzo. I to zawsze jakby, jeszcze jak byłem nastolatkiem właśnie startującym tam w tych zawodach sprinterskich, to było dla mnie bardzo fajne, więc jakby możliwość jeszcze raz zacząć startować była super. No i najpierw pojechałem właśnie na debiuty w trójboju siłowym, no a potem już takie imprezy po prostu ogólnopolskie. Dobra, to o tym trójboju siłowym jeszcze do tego wrócimy, później trochę. Ale no, chcę z Tobą pogadać o treningu siłowym. Mhm. Tak z punktu widzenia dietetyka, no dorzucimy też trochę takich ogólnych wiadomości o treningu siłowym, myślę. Po co w ogóle nam dużo tkanki mięśniowej. No ale tak z punktu widzenia dietetyka. Czy jest dobrze mieć dużo tej tkanki mięśniowej, czy może niekoniecznie? Generalnie dobrze jest mieć sporo tkanki mięśniowej i to jest trochę tak jak z kośćmi. To się mówi często, że właśnie jak się zbuduje tą odpowiednią dużą masę kostną, to jest mniejsza szansa, że jak będziemy starszymi ludźmi, to się przewrócimy, złamiemy biodro na przykład i no ludzie często umierają od tego, tak? No, dosłownie, tak? Bo to często jest... Powikłania, tak. Tak, unieruchomienie, które powoduje powikłania, które powodują nawet śmierć. I to jest bardzo podobnie. To znaczy, jak zbudujemy odpowiednio dużą masę mięśniowej, no to wiadomo, że będziemy ją tracić z wiekiem. Tak, to nie ma zmiłu. Podobnie jak z masą kostną. Ale szansa, że ją stracimy do takiego stopnia, żeby to na przykład utrudniało nam samodzielne egzystowanie, albo na przykład narażało nas na właśnie upadek na przykład, no bo to też się bardzo ściśle wiąże. Taki ta tak. Masa kostna też się wiąże. No bo sprawność, daje nam sprawność. Tak. No bo dużo. To też inaczej jest na przykład upaść, jak mamy to biodro obudowane mięśniami, a inaczej jak mamy po prostu... No tak, wiesz, można mieć też obudowaną tkanką tłuszczową i też jest... No, tkanka tłuszczowa też trochę ma niby chronić nas, tak, nie? I zresztą w ogóle zdaje się, że tak jest, w sensie takim, że osoby, które mają pewną nadwagę, mają mniejsze ryzyko, że i są starsze, że się połamią w momencie, kiedy się przewrócą. Mhm. To jest, że to też jakby działa poniekąd ochronnie, chociaż to oczywiście znowu ta tkanka tłuszczowa się wiąże z innymi rzeczami, które niekoniecznie są korzystne. Tak, jakby podsumować, czy więcej jest korzyść, zalet, czy wad tego, że mamy dużo tkanki mięśniowej, no to tutaj... Znaczy tkanki tłuszczowej, tak? Tkanki tłuszczowej, tak. Tak, tkanki mięśniowej, tutaj tych zalet jest zdecydowanie więcej. Na przykład są takie badania, które pokazują, że osoby, które zachorują na nowotwór, mają zdecydowanie większą szansę przeżycia, jeśli mają więcej masy mięśniowej, co wiąże się prawdopodobnie z tym wyniszczeniem nowotworowym. W sensie takim, że choroba nowotworowa bardzo wyniszcza, tak? To się mówi właśnie, że przynajmniej w przypadku niektórych nowotworów, tak? Bo wiadomo, że to nowotwory to jest wiele różnych chorób tak naprawdę, ale w przypadku niektórych nowotworów to nawet nie sam nowotwór zabija, tylko to wyniszczenie związane właśnie z chorobą i z leczeniem. A tutaj mamy trochę większej po prostu zapasu, tak? Więcej tej tkanki, którą możemy stracić, zanim to się okaże groźne dla zdrowia. No i też na przykład większa masa mięśniowa to większe wydatki energetyczne, a to się wiąże też z mniejszym ryzykiem nagromadzenia odmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Tak? Czyli wracamy tutaj do właśnie na przykład do tego, na czym większości ludzi najbardziej zależy, tak? Czyli utrzymaniu szczupłej sylwetki. Tak, to na pewno. Ta masa mięśniowa jakby zapobiega trochę rozwoju na przykład choroby otyłościowej. Tak. Albo ona też jakby zapobiega, jak ktoś jest na takim etapie, można powiedzieć, odchudzania, no to, że utrzyma ten efekt. Tak, że utrzyma się tą masę mięśniową, bo moim zdaniem duża część efektu jojo
to jest właśnie utrata masy mięśniowej. W sensie takim, że ktoś powiedzmy waży te 80 kilo, chudnie powiedzmy tam do 65 kg, ale pół na pół stracił masę mięśniową i tkankę tłuszczową. No, no tak, tak. Więc jego zapotrzebowanie energetyczne jest istotnie mniejsze, więc łatwiej mu jest przytyć, a jak przytyje, to przytyje głównie raczej w tkance tłuszczowej, czyli tej tkanki mięśniowej tak sam z siebie nie odbuduje, albo w niewielkim stopniu odbuduje, szczególnie właśnie jak nie trenuje siłowo. I potem może ważyć znowu 80 kg, ale tak naprawdę ta kompozycja ciała jest gorsza niż była wcześniej. No i dalej jest mu łatwiej tyć, tak? No i tak kilka razy jak powtórzy ten taki właśnie schemat odchudzanie, tycie, no to, no to potem ta kompozycja ciała jest znacznie gorsza. Ta proporcja masy mięśniowej do tkanki tłuszczowej później powoduje, że ten metabolizm trochę inaczej wygląda i dużo łatwiej znowu wejść w ten, takie, te błędne koło. Tak, dokładnie tak. Dobra, ale też z punktu widzenia dietetyka, jak to jest z budowaniem tej masy mięśniowej? No bo są osoby, które są naprawdę no, zajarane, podobnie jak ty pewnie, tym treningiem siłowym i budują praktycznie tą masę mięśniową nieskończoność, tak? Czy jest jakaś taka granica, której powinniśmy powiedzieć stop, no dobra, tej tkanki mięśniowej już mam wystarczająco dużo, albo nawet za dużo. Czy jest coś takiego jak za dużo tkanki mięśniowej? Z punktu widzenia dietetyka, kompozycji ciała, procentowej zawartości tych różnych tkanek w naszym organizmie. To jest w ogóle bardzo dobre pytanie, nie? W sensie takim, że to jest ciekawe pytanie, ale niestety wydaje mi się, że nie ma to jednoznacznej odpowiedzi, nie? W sensie takim, że jeśli mamy do czynienia z osobą, która buduje tkankę mięśniową i stosuje sterydy anaboliczne, to prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie jakby jest taki moment, w którym tej masy mięśniowej będzie po prostu zwyczajnie za dużo i to będzie jego obciążało. Są takie historie, na przykład właśnie na przykład zawodników, którzy mieli przerost mięśnia sercowego i co wymagało on przedstawienia sztucznych zestawek, tak, albo jakichś tam świńskich takich rzeczy. Choć to też pytanie, na przykład na ile to wynikało z samej masy mięśniowej, na ile po prostu z tych środków, które oni stosowali. I tutaj się pojawia problem, tak? Co jest problemem? Sama masa mięśniowa, czy substancje, które jakby które pomogły tutaj? W przypadku osoby trenującej naturalnie, bez takiego dopingu, to bardzo trudno jest powiedzieć. W sensie takim, że prawdopodobnie takie bardzo wysokie poziomy masy mięśniowej mogą być w jakiś sposób obciążające, no bo jednak no serce też musi przepompować to wszystko, tak? Więc prawdopodobnie gdzieś tam naprawdę bardzo zaawansowane osoby, które naturalnie trenują, szczególnie jakimiś takimi dobrymi predyspozycjami do rozwoju tej masy mięśniowej, no rzeczywiście mogą doświadczać pewnych negatywnych aspektów zbyt dużej masy mięśniowej, ale nie wydaje mi się, że to był jakiś bardzo duży problem. Wydaje mi się, jakby, że mimo wszystko bilans korzyści i strat będzie dobry i ewentualnie takie osoby bardziej na przykład powinny pomyśleć nad tym, że na przykład może zwiększyć ilość treningów aerobowych, żeby trochę zmniejszyć te negatywne następstwa. I jakby, no, generalnie bym się nie bał o to specjalnie i raczej nie jest to istotny problem. Okej, okay, problem zdrowotny może nie? Może tak jak czasami widzimy, to jakieś filmiki czasami krążą, no to jedynie to, co mi się tak kojarzy, no to zbyt duża masa mięśniowa może ograniczać w pewnym stopniu ruchomość, tak? Nie sięgniesz sobie za plecy i możesz mniejszym zakresie wykonać pewne ruchy, no bo masa mięśniowa jednak cię ogranicza. To jedynie tak z takich No i na przykład jeśli praktycznych można powiedzieć wad, o ile to jest dla kogoś wada, nie? Tak, no bo to właśnie, to też jest, wydaje mi się, no będziesz lepiej na tym znał niż ja, ale myślę, że też jest to kwestia błędów treningowych albo priorytetów treningowych, tak? Jeśli na przykład komuś zależy na tym, żeby być bardzo dobrze rozciągniętym i jednocześnie jakby mieć dużą masę mięśniową, to będzie musiał włożyć w to bardzo dużo pracy, tak. Bo to nie jest też tak, że to jest niemożliwe. Są takie przykłady takich, nie przypomnę teraz nazwiska tego gościa, to jest, on ma taką ksywkę anabolik. Już mało istotne, ale o co chodzi? To gość, który jest bardzo, bardzo umięśniony, ewidentnie biorący sterydy anaboliczne, ale jednocześnie też na przykład robiący bez problemu szpagat, robiący jakieś takie w stylu Jean-Claude Van Damme, takie właśnie te, no nie oczywiście na dwóch tirach, nie, ale gdzieś tam na dwóch stołkach pokazujący właśnie, jak właśnie jest w stanie, stawia tak dwa stołki i robi szpagat na przykład na nich, rozsuwając je i tak dalej. Więc to jest wszystko możliwe, ale oczywiście trudne. No i w wielu przypadkach, jeśli ktoś jeszcze nieumiejętnie ćwiczy, no to rzeczywiście te
ruchomości będą gorsze, to też może zwiększać ryzyko kontuzji oczywiście. Jeśli chciałbym zbudować, bo ewidentnie mi brakuje tej masy mięśniowej, to znaczy jakoś nie odczuwam tego specjalnie, ale gdybym chciał zwiększyć sobie ilość masy mięśniowej, czy to procentowo zawartość tkanki mięśniowej, to jak to zrobić pod względem żywieniowym? Ile kalorii powinienem sobie dorzucić w ciągu tygodnia? Jak ułożyć sobie te żywienie, żeby mi fajnie przyrastała masa mięśniowa? No oczywiście przy treningu, no bo tak. Inaczej się nie da. Tak, tak, to jest podstawowa kwestia. Natomiast priorytetem jest dorzucenie właśnie kalorii. I to jest jakby, to jest ważne o tyle, że dużo osób bardziej myśli o dorzuceniu białka, co też jest ważne, ale mniej dorzuceniu kalorii. Na przykład oni jedzą co prawda na przykład tego białka odpowiednio dużo, ale zapomnieją o tych kaloriach. Ja mam przykładowo, tak jak mi zegarek wylicza, takie średnie spalanie dzienne, te kalorie aktywne i nieaktywne, to jest około 2500 kalorii. To ile procentowo powinienem jeść więcej tych kalorii i oczywiście też odpowiednio trening sobie ułożyć, żeby mi ta masa mięśniowa odpowiednio fajnie wzrastała, bez nabudowania sobie tkanki tłuszczowej przy okazji. To jest około 10-20%. 10% to jest taki dosyć bezpieczny pułap, gdzie... To niedużo, 250 kalorii więcej. Tak, no to... Zresztą to jest dużo, niedużo, w sensie takim, że to jest dosyć ważne, że na przykład jeśli byś próbował jeść o 10 kalorii, czy o 10% kalorii więcej dzień w dzień, to w którymś momencie sobie też sprawę, że to nie jest takie super łatwe, nie? W sensie takim, że to jednak... To już sobie zdałem sprawę, dorzucanie to nie jest tych kalorii super jest też pewnym wyzwaniem. To nie jest tak jak z odchudzaniem, które jest moim zdaniem mimo wszystko jednak trudniejsze z takiego psychologicznego punktu widzenia, że jednak no, jedzenie za mało jest trudne, tak? Jedzenie za dużo też jest trudne, ale nie aż tak. No i nawet te 10% więcej to potrafi być problem. Uciążliwe, tak. Szczególnie, że czasem trzeba to zwiększyć. To znaczy, że na przykład powiedzmy dzisiaj zaczynasz sobie ten okres masowy i dorzucasz sobie, powiedzmy to tak, no masz te 2500 kilokalorii zapotrzebowania, zrzucasz sobie do tych 2750, a na przykład za 4 miesiące może się okazać, że potrzebujesz 3000 kilokalorii. Znowu musisz dorzucić. No i w tym momencie no to trzeba tego zjeść sporo. Nie? To z tego wynika też, że im mam więcej masy mięśniowej, tym tak naprawdę nawet biernie tych kalorii spalam więcej. To z tego wynika, czy jeszcze z czegoś? Raz, że to jest to bierne spalanie, chociaż ono nie jest jakieś bardzo duże. Tak? To nie są jakieś bardzo duże ilości. Tam to jest raczej kilkadziesiąt, może około 100 kalorii. Natomiast moim zdaniem ważniejsze są te aktywne kalorie mimo wszystko. To znaczy, że jeśli masz dużą masę mięśniowej i nie idziesz na przykład na spacer po prostu, to zużywasz więcej energii niż osoba, która ma tej masy mięśniowej mniej. Zresztą na przykład to widać po chociażby maratończykach. Tak? Oni są po prostu bardzo szczupli, no bo to jest bardziej ekonomiczne. Tak? Kogoś, kto jest umięśniony, że komuś, kto jest umięśniony, byłoby dużo trudniej przebiec ten maraton, bo potrzebowałby na to więcej energii, też więcej tlenu w związku z tym i to byłoby większe wyzwanie. A dodatkowo jest też takie zjawisko, o którym się czasem wspomina, jak efektywność tego metabolizmu, że organizm trenujący, czy mięśnie trenowane siłowo, one są nie do końca efektywne energetycznie, w sensie, że one sporo tej energii marnują i generują sporo ciepła. Z punktu widzenia odchudzania się jest korzystne, ale z punktu widzenia nadbudowywania masy mięśniowej wymaga dostarczenia ekstra dawki energii. A jak w ogóle liczysz kalorie? Czy nawet swoim tam klientom, komu doradzasz, jakie metody do tego, żeby sobie policzyć, ile mam tego wydatku energetycznego? Są do tego odpowiednie wzory. Tych wzorów jest sporo. Ja korzystam najczęściej z trzech z nich. To jest wzór Harrisa i Benedicta, ale zmodyfikowany, on jest bodajże w 1993 roku, jeśli dobrze pamiętam. I to jest warto na to zwrócić uwagę, bo ten oryginalny wzór Harrisa Benedicta to jest bodajże nawet przynajmniej początku XX wieku, nie? Więc to jest naprawdę stary wzór i on jest bardzo nieaktualny. Jest taki wzór oksfordzki, on chyba powstał w 2005 roku i on jest dosyć skomplikowany w liczeniu, ale daje dosyć wiarygodne wyniki. No i są wzory, które liczą, i właśnie te dwa wzory, ich zaletą jest to, że one nie wymagają żadnych specjalnych danych, w sensie, że wymagają tylko wzrost, wagę, płeć i wiek. Natomiast są wzory, które biorą pod uwagę
beztłuszczową masę ciała. I te wzory no, wymagają po prostu uznania tej beztłuszczowej masy ciała. Czyli analizator składu ciała jakiś potrzebny jest, tak. Na przykład albo DEXA, żeby znać ten skład naszego ciała. I one są dokładniejsze, szczególnie u osób, które już trochę tej masy mięśniowej zbudowały. No bo wiadomo, że jeśli mamy osobę, która powiedzmy waży te 75 kg, ale jest gdzieś tam w tym górnym centylu poziomu masy mięśniowej, to będzie miała większe wydatki energetyczne niż osoba, która jest gdzieś tam po środku albo w dole. Nie? I te wzory, które biorą pod uwagę tylko całkowitą masę ciała, no są tutaj mniej wiarygodne i mniej dokładne. Będą miały tendencję, żeby zaniżać po prostu. Okej. Damian, jak u Ciebie wygląda budowa masy mięśniowej? No bo na jakim teraz jesteś etapie? Już zatrzymałeś się, wystarczy Ci, czy jeszcze chcesz zwiększyć sobie? No bo trenujesz, startujesz w zawodach, więc no spodziewam się, że żeby więcej dźwigać, no to potrzeba więcej tej masy mięśniowej. Więc jak u Ciebie wyglądał, ewentualnie jak wygląda proces budowy masy mięśniowej, ile razy dziennie jesz na przykład, co jesz i jak wygląda też z treningiem, czy Ty jesz po treningu, przed treningiem, jak to u Ciebie wygląda? No i w ogóle a propos trybu siłowego, to jest taka ciekawostka, że wiele zawodów można byłoby rozwiązać w ten sposób, żeby wziąć zawodników i sprawić im poziom beztłuszczowej masy ciała. W sensie, że jak sobie bierzesz kwalifikacje tych najlepszych i bierzesz sobie ich poziom beztłuszczowej masy ciała, to praktycznie to jest 1:1 korelacja. Oczywiście na takim najwyższym poziomie, no wiadomo, że są też ludzie, którzy mają dobrą technikę no, i tak dokładnie, dalej, tak. Predyspozycje do tego, ale to jest taka śmieszna rzecz, w zasadzie można by zawody tak rozwiązać. Sprawdzając tak. Tylko, analizując tak, skład tak, ciała. I koniec, no bo to rzeczywiście jest tak, no, musisz coś więcej dźwignąć, to potrzebujesz więcej tych aktywnych tkanek mięśniowych, które po prostu dźwigną ten ciężar, no tak. Tak? Jak ktoś ma wyuczoną technikę, no to właściwie tylko no to się liczy. Nie wiem, czy jakieś tam jeszcze wchodzą. No bo mięsień różnie może wyglądać, tak? Tam zawartość tych włókien wolno, szybko kurczliwych i tak dalej. No tak, ale wiadomo, że w tych zawodach już biorą raczej osoby o tych dobrych predyspozycjach, czyli masz dużo szybko kurczliwych włókien, o jakichś tam w miarę dobrych też proporcjach, bo wiadomo, że na przykład no, w trójboju siłowym też duże znaczenie mają proporcje ciała, nie? No w sensie takim, że... Wzrost też się liczy na przykład, tak? Trochę. No tak, że on się z wagą też będzie wiązał, nie? No tak. Ale na przykład właśnie, nie wiem, jak ktoś ma dłuższe ręce, na przykład lepiej sobie radzi w martwym ciągu, ale gorzej w wyciskaniu na klatę, bo ma dłuższy ruch, nie? Dokładnie. Ale co do mnie, z tego budowania masy mięśniowej, ja jem teraz dosyć często, bo jem 5, czasem 6 razy dziennie nawet, no bo po prostu tego jedzenia jest sporo, nie? I ja właśnie wiedząc to, że jakby sporo tej masy mięśniowej, że ta masa mięśniowa się przydaje, to jakby próbuję w miarę dużo jakby nadbudować na przyszły sezon po prostu startowy. Więc buduję tą masę, jem dosyć często, żeby tej energii dostarczyć sporo. No bo przed jedzeniem tego, nie wiem, w 3 posiłkach dziennie było po prostu no, niemożliwe, ciężko, nie? No, musiałbym mieć takie posiłki po ponad 1000 kalorii, co jest no, dużym wyzwaniem. Liczę sobie te kalorie w aplikacji. Generalnie polecam to rozwiązanie, przynajmniej na jakiś czas, praktycznie u każdego, bo... uczysz się kalorii, w ten sposób. Nie? Tak, bardzo dużo się uczysz i o ile... Znaczy, niektórych ludzi to męczy bardzo, to wpisywanie tych kalorii, bo to no jest ja wymiękłem po 3 dniach na przykład. No właśnie, to jest taki... To jest moim zdaniem dobrze mimo wszystko spróbować się liczyć naprawdę przez chociaż kilka tygodni, nie? Tak się przemóc, bo to się okazuje, że potem to jest łatwiejsze, że po prostu nie jest to tak uciążliwe jak na początku, tak? Po prostu no, uczysz się tego, tak? Jak to robić i po prostu nabierasz pewnej biegłości. A z drugiej strony właśnie dużo się uczy na temat... Co ile ma kalorii tak naprawdę. Tak, bo naprawdę jak ja zacząłem liczyć kalorie, szykując się właśnie do swoich pierwszych zawodów, to byłem wiele razy zaskoczony, ile coś ma kalorii, tak? A jakby zajmuję się dietetyką już tam kilkanaście lat, tak? I sam byłem taki zdziwiony, Boże, że... Dobra, to co, jakaś taka ciekawostka. Co cię zaskoczyło? Na przykład mega mnie zaskoczyły te czekoladki Malaga. Są takie czekoladki, to chyba to jest w Wawelu czy tam czegoś, nie? No. I okazało się, że one mają w ogóle, taka jedna czekoladka Malaga ma chyba 80 gramów i w związku z tym, że ona jest dosyć kaloryczna, bo jest dosyć tłusta, tam wychodzi tam ze 300 kalorii, nie? Takiej głupiej czekoladce, nie? Malutkiej.
I to była jedna z takich rzeczy, jak to zobaczyłem, mówię, Jezu, nie? To w sam raz, no. Można dostarczyć kalorii, a przypadkiem nie stracić dużo czasu na jedzenie tego, nie? No, w kontekście budowania masy mięśniowej tak, w kontekście odchudzania, broń Boże, nie. Choć też trzeba zwrócić uwagę na to, że te kalorie z tłuszczu, to zazwyczaj nie są te kalorie, na których nam najbardziej zależy, nie? W kontekście budowania masy mięśniowej. No, ale jakieś tam trochę proporcji w tym całym jadłospisie musi być trochę. Musi być, chociaż nie akurat takiego może tłuszczu ze słodyczy, nie? W sensie takim, że bardziej nam zależy na tym, żeby dać oliwę z oliwek, jakieś orzechy, jakąś tłustą rybę, nawet tłusty nabiał ewentualnie, a niekoniecznie właśnie taki tłuszcz, tam tak utwardzony tłuszcz palmowy czy coś tak. W tym stylu, nie? Co znajdujemy w słodyczach. Super przetworzone, tak, produkty. Tak, no takie wysoko, zresztą no, te wysoko przetworzone produkty, one się generalnie łatwiej jedzą, tak, niż produkty takie. Dla niektórych są smaczniejsze, nie? One są zawsze smaczniejsze chyba, w sensie takim, że one są projektowane tak często, żeby były smaczne, nie? W sensie takim, że takie oddziałują na takie nasze instynkty, nie? Bo my lubimy, jak coś jest słodkie. Słone. Tłuste, tak, no bo cukier i tłuszcz to jest gwarancja tego, że w tym będzie sporo energii. Też bardzo lubimy rzeczy, które mają... Wyczula też nasz smak, prawda? Ten tłuszcz na przykład, czy nie? Że mówisz, że jest nośnikiem smaku, tak? Że po prostu, no, on sam w sobie smakuje też po prostu, nie? Też jakby mamy receptory tłustego smaku i to też po prostu jest dla nas atrakcyjne. No i bardzo ciekawym przecież jest to, że my lubimy też rzeczy, które mają ten taki smak karmelizacji. To nazywają zaawansowane produkty glikacji. Czyli na przykład, jak sobie wyobrazić taką pierś kurczaka z wody, to nie wiem, czy tam ktoś myśli o tym, że to jest apetyczne, ale taka usmażona na przykład pierś kurczaka, tak, albo w ogóle skrzydełko takie spieczone. Spieczone, tak, skórka. To jest, no, to jest zawsze dla nas bardzo, bardzo atrakcyjne i właśnie ta karmelizacja jest taka atrakcyjna dla nas. I często właśnie te produkty takie bardzo lubiane mają właśnie sporo właśnie karmelu na przykład. I też moim zdaniem na przykład są taką popularność lodów słony karmel, nie? One się tam ze 2 czy 3 lata temu pojawiły. Najbardziej lubię. No właśnie, dużo osób tak mówi, nie? Że są super, że są najlepsze lody, tak. Słony karmel, nie? Bo tam masz cukier, tłuszcz, sól i tą karmelizację. Masz wszystko, nie? Wszystko to, co lubimy, to jest w takich lodach słony karmel, nie? Okej, okay, to o tych kaloriach powiedziałeś, że jesz ich więcej, tak? Ale kiedy... Jesz, w kontekście treningu, czy jesz to, nie wiem, po treningu, przed treningiem, jak sobie układasz tą dietę, te posiłki, czy wielkość tych posiłków, w zależności od tego, kiedy masz trening? Co jakby na tym etapie rozkładam to w miarę równo na cały dzień, nie? Bo po prostu jakby muszę zjeść na tyle dużo, że jakby nie kombinuję, żeby dać to bardziej około treningowo, czy coś w tym stylu, bo no nie widzę w tym jakiegoś dużego sensu, nie? Jeśli ktoś na przykład ma mniej tych kalorii w diecie, na przykład się odchudza, to moim zdaniem dobrze jest wrzucać kalorie około treningowo bardziej albo rano, bo to są takie momenty, kiedy te kalorie, można powiedzieć, zostaną najlepiej wykorzystane, nie? Z takim, że daje to najlepsze efekty. Chociażby na przykład z punktu widzenia wydajności na treningu, tak? Bo to nie jest jakaś taka magia, że na przykład nie wiem, zjemy coś przed treningiem, bo to się na pewno magicznie spali, czy coś takiego. Tylko raczej jest tak na przykład, że jeśli zjesz posiłek przedtreningowy, to prawdopodobnie ten trening będzie po prostu lepszy, nie? I będzie po prostu bardziej efektywny. No jeszcze odpowiedni czas musi być zachowany, bo jak zjesz przed całym treningiem, to raczej nie fajnie się tak, będzie tak, żeby trenowało. Cię nie, tam nie zmuliło, że miałeś problem z żołądkiem i tak dalej. No ale mówię o takim w miarę lekkim posiłku zjedzonym na tę godzinę, powiedzmy, przed treningiem, tak? Tak żeby to dało ci ten zastrzyk energii, a nie zmuliło. I podobnie jest rano, nie? Dosyć dużo osób mówi właśnie, dużo badań mówi o tym, że na przykład kalorie poranne są lepiej wykorzystywane albo mniej się przyczyniają do tycia niż kalorie wieczorne. Ale to nie jest raczej tak, że nie wiem, na przykład, tak jak czasem niektórzy ludzie mówią, że jedzenie jest jedzone na kolację, to się od razu odkłada, nie? Że to idzie po prostu w tkankę tłuszczową, bo tam wieczorem metabolizm zwalnia. To nie jest raczej z tym związane, to jest raczej związane z tym, że jeśli zjesz porządne śniadanie, to będziesz bardziej aktywny w ciągu dnia niż osoba, która nie zje śniadania albo to śniadanie małe. A wieczorem raczej nie jesteśmy aktywni. A raczej się po prostu położysz, tak? Albo będziesz spać, więc po prostu jakby nie pobudzi to twojej aktywności. Więc na przykład takie generalnie, no właśnie jestem raczej zwolennikiem, żeby dać trochę więcej kalorii rano, trochę więcej około treningowo z tych powodów. Tak w moim przypadku już akurat rozkładam bardzo równo na cały dzień, bo po prostu tego jest na tyle dużo, że to nie bardzo ma znaczenie i gdybym też jeszcze koncentrował to wokół treningu, to po prostu było mi ciężko ten trening zrobić. No, ty masz jeszcze dodatkowe utrudnienie, bo ty nie jesz mięsa. Tak. To jak
kontekście budowania masy mięśniowej. Ktoś, kto nie ma mięsa w diecie, to jak dostarczasz tego białka chociażby, tak? Ja wiem, że ty sobie z tym doskonale radzisz, no. Na tym też polega twoja praca, ale dla osób, które może mniej o tym wiedzą, to gdzie szukać na przykład tego białka, które jednak trochę jest potrzebne, tak? Jak ty to rozwiązujesz? Wiesz co, no ja jem nabiał, chociaż byłem też wegański przez jakiś czas i to wtedy jest, że jednak trudniej, szczególnie jak się gdzieś jest poza domem, bo w domu też tam w miarę z tym radziłem, ale jak musiałem gdzieś wyjechać, to byłby z tym rzeczywiście kłopot. No i generalnie ten nabiał dostarcza tyle dużej ilości białka, że daje się to zrobić. Trochę łatwiej jest rzeczywiście teraz z mięsem. Jeszcze dodatkowo dorzuci nabiał z tym wysoką niby zawartością białka, tak? Tak. Czyli są wysokobiałkowe, nie wiem, serek wiejski, tak? Tak. No na przykład, czy to jest skyry na przykład. Te jogurty skyry, które tam nie do końca są jogurtami, bo to jest taki bardziej twaróg tak naprawdę, jakieś te wysokobiałkowe jogurty i to jest spoko rozwiązanie, tak? W sensie takim, że moim zdaniem to się sprawdza dosyć dobrze. No oczywiście też jajka są dobrym źródłem białka, więc to też jest kolejne źródło, no i też rośliny, nie? W sensie takim, że to roślinne białko uchodzi za takie gorsze, za gorsze jakościowo, za mniej anaboliczne. Ale moim zdaniem, o ile na przykład u osoby, która je za mało białka albo mało białka po prostu, jeszcze tych produktów niezbyt dużo, to być może to ma pewne znaczenie w praktyce. Tak u osoby, która spożywa odpowiednio dużo białka, to po prostu traci na znaczeniu. Nie? Mhm. Jest takie bardzo fajne badanie, ono zostało opublikowane jakoś w zeszłym roku, w którym uczestnicy spożywali 1,6 g białka albo z diety takiej wszystkożernej, albo z takiej diety wegańskiej. 1,6 g białka na kilogram masy ciała to nie jest jakoś bardzo dużo, ale to już jest ilość, która jest uznawana za wystarczającą. I patrzono, jak ci ludzie nabierają masy mięśniowej, no i okazało się, że obydwie grupy nabierały dokładnie tak samo. Prawdopodobnie, gdyby przy tego białka było mniej, przez 1-2 g białka na kilogram masy ciała w dwóch grupach, to prawdopodobnie ta anaboliczna przewaga białka zwierzęcego byłaby widoczna w takim zestawieniu. Ale kiedy tego białka jest odpowiednio dużo, to po prostu się zaciera, nie? Jasne. I że to po prostu trochę ilość przykrywa jakość w tym momencie. Dobra, to odnośnie jedzenia. A jak u Ciebie z treningami to wygląda? Mhm. Jak często trenujesz? Ja trenuję generalnie 4 razy w tygodniu. Mhm. Czasem mam jakieś tam dodatkowe takie jednostki treningowe, jakieś tam takie powiedzmy bardziej funkcjonalne albo jakieś tam rozciągające, ale takie podstawowe jednostki treningowe są 4. Ile czasu trwa mniej więcej trening? No te treningi siłowe trwają dosyć długo, niestety, bo to są około 2 godzin powiedział średnio. I to jest bardzo dużo, albo to jest dużo i to jest też bardzo specyfikator boju siłowego. W sensie takim, że na przykład jeśli ktoś chce po prostu zbudować masę mięśniową albo chce po prostu się poruszać, to spokojnie to można skoncentrować nawet w godzinie, bo można zrobić krótsze przerwy, nie trzeba robić aż tak dużo serii. Jednak z punktu widzenia tych sportów siłowych, gdzie celem jest budowanie siły, no to niestety te przerwy są dosyć długie między seriami. No właśnie, to te przerwy to zazwyczaj powinny trwać 4-5 minut nawet tak, między no seriami, żeby miał największy efekt. No, tak, i to mega wydłuża trening, nie? Mnie trening siłowy głównie z tego powodu trochę nudzi. Mhm. Nie wiem, czy ty trenujesz z kimś, czy sam trenujesz, czy masz trenera. No bo jak sam chodzę na siłownię, no to dla mnie to jest nudne. Znaczy, ja trenuję sam, mam siłownię w domu po pandemii. Zostałem, w sumie pandemia nadal trwa niestety, ale jakby po tym takim pierwszym lockdownie została mi taka pamiątka w postaci siłowni, co jest bardzo, bardzo cenne. Wiesz co, no rzeczywiście to się wydłuża, na przykład nie wiem, ja słucham jakichś podcastów, jakiejś muzyki, coś tam przeglądam na telefonie i tak. Dla mnie to jest okej, nie? W takim, że mnie to nie nudzi. Na siłowni to wiadomo też na przykład, jeśli ktoś szczególnie ma tam jakichś kolegów, znajomych, czy po prostu ludzi z siłowni, to też czasem można po prostu pogadać sobie z kimś, tak? Jeśli ktoś jakby lubi tylko tak spędzać czas, to też jest, wydaje mi się, pod tym względem spoko, nie? Że to jest takie trochę spotkanie towarzyskie. Czasem widać, że na przykład niektórzy bardziej przychodzą pogadać niż poćwiczyć, nie? A niektórzy umieją to wyważyć, nie? Czyli i poćwiczą i pogadają. Nie? Wtedy można fajnie tą przerwę wykorzystać. Nie? Tak, i tutaj polecam bardzo ten. Jak ktoś tak sobie lubi pogadać, to mieć zegarek, żeby piszczał. Wiesz co, ja mam właśnie w zegarku, w tym akurat jest ustawione, że sam
orientuje się, kiedy ja mam, kiedy ćwiczę i kiedy robię przerwę i liczy mi tą przerwę. Nie? Także to ma wbudowany trening siłowy, tak? Że wyłapuje nawet, ile powtórzeń jest mi w stanie policzyć, jeśli to ruszam się po prostu podczas wykonywania tych ćwiczeń. A właśnie mówię po tym, właśnie a propos tych takich rozmów, nie? To, no, to polecam to, bo nie wiem, czy bardzo często jak się z kimś zagadasz na siłowni, to mija 10 minut, nie? No. I trzeba wracać. A jak masz zegarek, no to wiesz, piszczy ci i mówisz, o, muszę wracać, no i wrócisz za chwilę, nie? Żeby pogadać, a nie spędzisz 20 minut na, wiesz, na konwersacji na jakiś temat, nie? No, ale niektórzy spędzają pół dnia na siłowni, więc mają i na to i czas i na to. No chyba, że tak, nie? A powiedz mi, czy ty korzystasz z trenera, czy już nie korzystasz, bo już jesteś nie. tak technicznie nie, super, korzystam, że... korzystam z trenera. No jakby na tym poziomie, no to ciężko jest jakby samemu to tym zarządzać wszystkim, nie? W sensie takim, że to... No ja też nie znam się tym tak dobrze, żeby to ogarnąć samemu. Jasne. A jak wygląda na przykład regeneracja? No bo to też jest istotny element w tej całej układance. Czyli to pilnujesz się ze snem, z przerwami no, pomiędzy tymi treningami, czy właśnie te treningi uzupełniające. Do tego też jeszcze chciałem z tobą wrócić, czy tam trening wytrzymałościowy jakiś stosujesz, czy nie. O tym powiemy. To jak to wygląda, jeśli chodzi o regenerację, czy układanie tych treningów oprócz samego siłowego? Co, no, moim zdaniem z punktu widzenia regeneracji to sen jest najważniejszą rzeczą. Nie? To jest jakby taka kluczowa rzecz, no, poza dietą oczywiście, gdzie powiedzmy to jest taki trochę poboczny temat i generalnie przy budowaniu masy mięśniowej, gdzie tych kalorii jest odpowiednio dużo, to zwykle to nie jest jakiś kluczowy problem. Nie? Największy problem jest, kiedy ktoś próbuje zredukować się, dobrze regenerować, no to wtedy nam się trzeba troszkę więcej pokombinować. Natomiast przy budowaniu masy to nie jest taki duży problem. No tak zostaje sen, nie? Czyli jakby no przede wszystkim regularność tego snu, nie? I odpowiedni jego czas. Bo moim zdaniem jakby jest sporo takich rzeczy, które można zrobić, żeby ten sen był lepszy, ale jakby dwie podstawowe, no to jest po prostu czas i regularność, nie? Czyli nie to, że na przykład, bo są tacy ludzie, którzy na przykład jednego dnia się położą o 23, drugiego o 2 w nocy, a trzeciego, nie wiem, gdzieś tam pomiędzy tym. No i na przykład tutaj to może być problem, może to powodować problem z regeneracją, no albo po prostu śpią za mało, tak? No po prostu jak ktoś śpi 5-6 godzin, to w większości przypadków to będzie po prostu za mało, nie? Większość z nas jednak potrzebuje te 8 godzin, a jak ktoś trenuje intensywnie, to często też pewnie więcej. Okej, powiedzieliśmy o treningu, o żywieniu, powiedzieliśmy o regeneracji trochę, a czy jakąś suplementację w tym wszystkim stosujesz, czy nie? To z punktu budowania masy mięśniowej, to najcenniejszym suplementem jest kreatyna. I to też szczególnie właśnie jak ktoś nie je mięsa, to tym bardziej, bo tą kreatynę można pozyskać z mięsa w pewnych ilościach. To jest taka ciekawostka, śledzie są mega źródłem, więc tam jak ktoś tam w Wigilii ogląda nasz podcast, to przed samą Wigilią, będzie, bo w środę właśnie bardzo pamiętam, że śledź działa anabolicznie, bo ma sporo kreatyny. Jedno z lepszych źródeł. Tylko nie wiem, czy ci, co zjedzą śledzia, to na pewno będą później w treningu siłowym. No może tak być, że nie takie ciężary będą podnoszone przy tym. No to też, no, niestety. Ale kreatyna jest właśnie takim najlepszym suplementem. To jest jakby suplement, który no, robi, nie wiem, 90-80% roboty. Tak? W sensie takim, że tam są pewne suplementy takie, które też się mogą przydać z punktu widzenia budowania masy mięśniowej. Nie wiem, beta-alanina, trochę się mówi o cytrulinie. Trochę się mówi o soku z buraka, że on też ma wpływ na generowanie mocy, na siłę. Co tam jeszcze takiego, co jakieś tam ma dobrą prasę. Chyba tyle z takich rzeczy, które no, rzeczywiście można zahaczyć, nie? Że sprzyjają budowaniu masy mięśniowej, nie idąc w jakieś takie bardzo dalekie rzeczy. I no i jakby to kreatynę bardzo polecam. Tak? W sensie, jeśli ktoś buduje masę mięśniową, to na pewno z niej skorzysta. Tylko wokół niej narosło sporo mitów, takich na przykład, że nie wiem, że ona powoduje, że się woda pod skórą zbiera. Nie? I ludzie nie chcą tego, no bo to niby źle wygląda, nie? Ale to nie jest prawda. Jakby w ogóle nie ma czegoś takiego, że kreatyna powoduje tą retencję wody podskórnej. Ona powoduje retencję wody w mięśniach, co jest korzystne
i z punktu widzenia jakby ich objętości, bo są po prostu większe, i z punktu widzenia ich rozwoju. Też, tak. Bo to też jakby sprzyja takim anabolizmowi tych mięśni, nie? Więc na przykład zdecydowanie to jest po prostu korzystne i też nie jest prawdą, że na przykład są jakieś formy kreatyny, które są jakoś specjalne, nie? Tych kreatyn na rynku jest no kilka takich, które mniej więcej każdy tam kojarzy, tak? Czy jakiś tam krealkan, czy jabłczan, czy monohydrat, i one się w zasadzie niczym nie różnią, w sensie takim, że sama kreatyna jest dokładnie taka sama i ma takie same właściwości. Przy tym monohydrat jest po prostu najtańszy, najłatwiej dostępny i moim zdaniem nie ma co za bardzo z tym... Nie ma co przepłacać. Tak, nie ma co przepłacać, dokładnie. No są też takie mity, na przykład, że ona powoduje uszkodzenie nerek, ale to się bierze z tego, że kreatyna jest metabolizowana do kreatyniny, a kreatynina służy jako taki marker wydolności nerek. I sama kreatynina nie niszczy nerek, tylko po prostu służy jako no właśnie marker, taki wskaźnik. Podnosi ten marker, nie? Tak, i kreatyna podnosi ten marker i w związku z tym wydaje się, że ta osoba ma uszkodzone nerki. W sensie takim, że powiedzmy, jak ja biorę teraz kreatynę i bym poszedł na badanie krwi, to wyszłoby mi, że mam uszkodzone nerki. To nie jest prawdą, tylko po prostu... Przyjąłeś suplement. Tak, przyjąłem suplement. I tyle. No i gdzieś tam są takie rzeczy, o których warto pamiętać, suplementując kreatynę. No dobra. Mówimy cały czas o treningu siłowym. Trening siłowy jest zalecany. No, wszelkie rekomendacje, czy to będzie dla osób starszych, czy to będzie dla osób chorych kardiologicznie, no, osteoporoza, wiele różnych chorób, no nie mówisz, cukrzyca typu drugiego, otyłość, wszędzie tam jest zalecany trening siłowy, ale zalecany jest też trening wytrzymałościowy. Jak się ma trening siłowy do wytrzymałościowego? Czy ty w ogóle trenujesz wytrzymałościowo? No bo wiemy z badań, że to niekoniecznie służy rozwojowi masy mięśniowej, budowaniu siły. Jak to wygląda? Znaczy, jeszcze tylko to powiem odnośnie zalet jednego i drugiego. Tak? Osoby, które mają systematyczny trening siłowy, to u nich na przykład ryzyko przedwczesnego zgonu tam zmaleje o 21%. Osoby, które łączą trening siłowy i wytrzymałościowy, to jest około 40%. Oczywiście to jest w wyniku ten przedwczesny zgon chorób, które się rozwijają przez to, że nie jesteśmy aktywni fizycznie. Także i aktywność fizyczna, ta siłowa jest zalecana, i wytrzymałościowa połączenie daje najlepsze efekty. Ale nie efekty w procesie budowania masy mięśniowej. No tak, w sensie to jest rzeczywiście pewien problem i to właśnie też jest no, pytanie, na czym nam najbardziej zależy. Tak? Jeśli celem naszym jest po prostu jak najlepsze zdrowie, no to nie ma żadnej wątpliwości, że najlepiej jest połączyć te dwie formy aktywności. Tak? Jeśli naszym celem jest budowanie dużej masy mięśniowej albo właśnie starty w zawodach sportów siłowych, no to rzeczywiście sprawy się troszeczkę bardziej komplikują. Natomiast rzeczywiście osoba, która jest, no, trenuje siłowo, ma też powiedzmy sporą masę ciała, powiedzmy też jest jakoś zmęczona tymi treningami, jest dosyć trudno robić takie treningi typowo aerobowe, że pójść pobiegać na przykład, tak szczególnie pójść pobiegać, myślę, bo nawet rower jest tutaj łatwiejszy do zrobienia. Ale moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest na przykład prowadzenie regularnych spacerów albo jakichś takich dłuższych wycieczek. W sensie takim, że nie próbujemy biegać, co może być problem dla osoby, która trenuje siłowo, ma właśnie sporą masę mięśniową, ale spacerujemy sporo, tak? Albo chodzimy na jakieś takie dłuższe wycieczki, z czym zazwyczaj nie ma jakichś specjalnych problemów. Tak? No jak ktoś ma problemy, no to tym bardziej powinien jakby to robić. Tak? Jeśli spacerowanie jest problemem, to tym bardziej jakby to jest sygnał ostrzegawczy, tak? Że jednak ta wydolność sercowo-naczyniowa nie jest zbyt dobra. Ja niestety nie robię za bardzo treningów w takich aerobowych. To jest jakby coś, co powinienem poprawić. Staram się chodzić na te spacery, chociaż teraz jak się trochę pogoda popsuła i tak dalej, to jest trochę gorzej, ale dosyć długo mi się udawało na przykład właśnie łączyć treningi siłowe ze spacerowaniem, jak jest lepsza pogoda, to nawet takimi dłuższymi wycieczkami, tak, że z żoną tam w weekend sobie właśnie na przykład gdzieś tam chodzić przez ileś godzin po lesie, tak? No i uważam, że to jest takie dobre połączenie, tak? Natomiast właśnie wydaje mi się, że połączenie takich treningów typowo siłowych, tak, nastawionych na budowanie siły z dodatkowo treningiem biegowym, no mogło być problematyczne, tak? No jest problematyczne. Znalazłem takie badania, one już tam koło kilkadziesiąt lat nawet mają. Jeden z takich doktorów trenujących siłowo
postanowił biegać ze swoim szefem, z jakimś tam profesorem. No i pomimo tego, że nic nie zmieniał w treningu siłowym, zauważył, że zaczęły mu spadać parametry siłowe. No i później zrobił z tego badania, okazało się, że rzeczywiście tak jest, że zrobił dwie grupy, jedna, która trenowała siłowo, druga, która trenowała siłowo i wytrzymałościowo, i okazało się, że na przykład tej grupie siłowej, tak 10 tygodni treningu było, wzrost siły było 44%, w tej grupie siłowo-wytrzymałościowo dokładnie sobie zapisałem 25%. Z czego było tak, że w tej trenującej siłowo-wytrzymałościowego do 7 tygodnia wzrastała ta siła tam do 33%, a w pozostałe 3 tygodnie tam zmalała do 25%. Więc okazało się, że jednak to ma wpływ. Poza tym też przy tych badaniach wyszło, że kolejnych też badaniach, że osoby, które na przykład trenują siłowo i mają trening wytrzymałościowy na kończyny dolne, to przeszkadzałoby w rozwoju siły i masy mięśniowej kończyn dolnych, ale na przykład górna część ciała nie odczułaby jakichś tam takich problemu z tym, żeby rozwijać się odpowiednio. I odwrotnie, tak? Jeśli miałbym trening wytrzymałościowy na górną część ciała, a rozwijał siłę i masę mięśniową dolnych części ciała, to nie przeszkadzałoby. Także no jest tak, że ten trening wytrzymałościowy przeszkadza w budowaniu siły masy mięśniowej, ale z kolei w drugą stronę osoby, które trenują wytrzymałościowo i dorzucą sobie trening siłowy do tego, to nie odczują takich tego spadku parametrów wytrzymałościowych. Także dla tych, co trenują wytrzymałościowo, spoko, trening siłowy może być. Dla tych, u których naprawdę mocno zależy na tym, żeby budować siłę i masę mięśniową, no to może troszeczkę przeszkadzać. A w kontekście zdrowotnym to powinniśmy wszystko tak robić. Tak. Myślę też, że to może być właśnie kwestia położenia też trochę akcentów, nie? Jakby co nam najbardziej zależy. Prawdopodobnie też mądry trener jest w stanie ułożyć tak ten na przykład cykl treningowy tak, żeby gdzieś były większe akcenty siłowe, gdzieś większe akcenty wytrzymałościowe, że to się jednak gdzieś tam zbierze, tak? Bo na to też się na przykład właśnie w kontekście trójboju siłowego zwraca uwagę, że no pewna wytrzymałość też jest potrzebna mimo wszystko, tak? No chociażby na przykład pod względem startu w zawodach, gdzie start w zawodach potrafi trwać 3 godziny na przykład, nie? I to oczywiście to są jakby 3 boje do zrobienia, tylko plus rozgrzewki oczywiście. Ale mimo wszystko to jest 3 godziny na nogach, tak? No i jeśli na przykład jesteś już pod koniec tego zmęczony, to możesz wypaść gorzej niż zawodnik, dla którego na przykład jakby siłowo jesteście podobni, tak? Ale on jednak te ostatnie podejścia będzie miał troszeczkę lepsze, nie? Bo jest po prostu mniej zmęczony. Damian, a propos zawodu dietetyka. Czy ty swoim pacjentom, klientom doradzasz w zakresie na przykład regeneracji, aktywności fizycznej? Czy tylko skupiasz się na tej swojej działce i resztę to nie moje, tak? Czy jeśli chodzi o aktywność fizyczną, rzadko doradzam jakieś takie bardzo konkretne rzeczy, tak? W sensie takim, że nie wiem, rozpisuję plany treningowe, w zasadzie w ogóle tego nie robię, nie? W sensie takim, że po prostu jakby no nie czuję się kompetentny. Kiedyś pracowałem jako trener, ale jednak mam poczucie, że no nie jestem po prostu dostatecznie kompetentny w tym zakresie. Natomiast staram się doradzać na przykład, żeby na przykład właśnie skontaktowali z jakimś trenerem, wprowadzili jakiś trening w swoim planie, bo na przykład no czasem widzę, że są osoby, które na przykład o dietę są w stanie zadbać, no ale ta kwestia treningowa tutaj gdzieś tam kuleje, nie? I to na przykład też jest duży problem z tego punktu widzenia, że jeśli mam na przykład osobę, no szczególnie dzisiaj w czasach pandemii, gdzie no jednak no te aktywności poza czy te nasze aktywności się bardzo zmniejszyły, tak? W sensie takim, że ja to widzę po swoich klientach, że jednak jak ktoś nawet ma pracę biurową, ale musiał do tego biura wyjść, to on te ze 200 kalorii spalił w ciągu dnia dodatkowo. Musiał się ruszyć. A jak on wstaje tylko i wyłącznie do laptopa, tak? No to tych jednak wydatków jest mniej, tak? Wychodzą jakieś tam jeszcze dużo osób się na przykład. No teraz już powiedzmy, że raczej tak ludzie nie mają, ale ludzie też bali po prostu z domu wychodzić, nie? Zwyczajnie nawet na spacer gdzieś tam wokół bloku. Wiesz, na zakupy się nie wychodzi, tylko się zamawia do domu. To też zmieniło w ogóle takie nasze nawyki, nie? I nie zdajemy sobie sprawy, że trzeba było pojechać,
przejść się po tym sklepie, coś wybrać, a teraz wszystko kurier nam dowozi. No tak, no to jednak taki spacer po sklepie, my chodzimy po tym sklepie pół godziny, godzinę, to jest jak godzina spaceru, nie? No. To jest jednak, to jest wydatek energetyczny. 150 nie? kalorii pewnie by było. No tak, myślę, że no... Zależy 100, kto ile waży, 100, tak, nie? 150 chyba trochę za dużo, ale ze 100 na pewno, nie? No zależy, że to się tam jeszcze do tego koszyka wkładało. Tak, jeszcze jak coś właśnie jakieś worki z karmu dla psa i butelki z wodą, to wiadomo więcej, nie? No, więc są właśnie takie rzeczy, które się, gdzieś tam ta aktywność się zmniejszyła. No i właśnie mamy taką osobę na home office, która nie ma jakiejś specjalnej aktywności fizycznej, to moim zdaniem dietą się bardzo mało da zrobić, nie? W sensie takim, że czy da się zrobić, ale na przykład ta dieta będzie miała po prostu bardzo mało kalorii i bardzo szybko taka osoba się odbije od tego, nie? No. Szczególnie też, że jest takie w ogóle śmieszne zjawisko, znaczy śmieszne, ciekawe, że ludzie, którzy mają większą aktywność fizyczną, przynajmniej do pewnego momentu mają lepszą kontrolę apetytu. W sensie, że osoby mało aktywne fizycznie często jedzą znacznie więcej niż osoby bardziej aktywne fizycznie, co jakby powoduje, że aktywność fizyczna kalibruje nam nasze te... Zapotrzebowanie, taka chęć no nie wiem, regulację właśnie tych przyjmowanych kalorii. Reguluje nam apetyt tak naprawdę. Tak. To jest, oczywiście jest taka krzywa, nawet nie wiem jak ją nazwać, nie? Bo ona ma taki bardziej kształt... No, nie wiem, jak go opisać, szczerze mówiąc. No nie jest J, tak? To jest taki, że właśnie te osoby o małej aktywności fizycznej zwykle jedzą nieadekwatnie dużo do tego, co pożytkują. Osoby, które jedzą, mają większą aktywność fizyczną, zwykle zaczynają jeść lepiej, w sensie, że po prostu zjadają bardziej adekwatne ilości kalorii, a potem to znowu zaczyna wzrastać, bo często właśnie ci takie osoby najbardziej aktywne fizycznie mają problem z jedzeniem odpowiednio dużo. Ale też mówimy tutaj raczej o zawodowych sportowcach, tak, niż osobach aktywnych fizycznie, nie? Więc jest bardzo prawdopodobne, że osoba, która włączy aktywność fizyczną, będzie jeść często nawet mniej, a na pewno będzie jeść bardziej adekwatnie w stosunku do tego, co potrzebuje. I fajnie, że o tym mówisz, bo ja tutaj pytam i lekarzy, i różnych specjalistów, czy zalecają tą aktywność fizyczną, bo dla nas się kojarzy, że nie wiem, trener właśnie, fizjoterapeuta, to takie osoby, które powinny ją zalecać. Ja się zgadzam, one mogą wchodzić bardziej szczegółowo i bardziej dopasowywać tą aktywność fizyczną do potrzeb tej osoby, do jakichś ograniczeń, różnych bardzo elementów. Natomiast im więcej osób będzie w ogóle podnosiło ten temat, że aktywność fizyczna jest ważna, nawet takim ogólnym, no nie mówię tylko, że proszę się więcej ruszać, nie? Ale żeby znać jakieś takie podstawowe ogólne zalecenia, takie, że wiemy, że to jest tam te 150 minut tygodniowo, trening wytrzymałościowy, czy dwa razy w tygodniu trening siłowy, to takie ogólne, to ważne, żeby o tym mówić pacjentom, klientom, osobami, z którymi się współpracuje, no bo jak się o tym w ogóle nie mówi, no to jest w ogóle nieruszony temat, tak? A jak się kogoś zainteresuje, to nawet on, jeśli sam tego nie zacznie robić, więcej się ruszać, nie wiem, mierzyć tę ilość kroków, spacerować, to może się uda do kogoś, kto jest bardziej w tym zaawansowany. No i jest szansa, że to w ogóle wejdzie w życie, nie? Ale też w ogóle mnie tak zaintrygowałeś teraz, że ja muszę przygotować sobie jakiś taki jakąś formę pliku, nagrania czy czegoś, które będę rozsyłał klientom, taka próba aktywność fizyczna z takimi podstawowymi zasadami. Mogę ci dać, bo mam tego dużo. A, no właśnie. Recepty na ruch mamy, więc właśnie, ja mam takie recepty gotowe dla różnych grup pacjentów, także mogę to tobie dać. No wiesz, to jest jakby rzeczywiście ważne, bo no, ja się absolutnie zgadzam, nie? Że ten ruch jest bardzo ważny i no i właśnie ciężko jest taką dietę redukcyjną często zaplanować bez aktywności fizycznej, bo po prostu człowiek się bardzo szybko odbija od tego, nie? Dobrze, to właśnie skoro mówisz, że ten ruch jest tak ważny, to ostatnie pytanie do ciebie. Jaka jest twoja recepta na ruch? Moja recepta na ruch? Ja uważam, że w ogóle najważniejszą rzeczą w tej aktywności fizycznej to jest to, żeby znaleźć coś, co nam sprawia frajdę, nie? To, że ja trenuję ten trójbój siłowy i trenuję go kilka lat, tak wcześniej w ogóle sporty siłowe, to dlatego, że po prostu ja to lubię, nie? Że warto jest takiej szukać aktywności fizycznej, którą my lubimy. I to jest niestety coś, z czego większość ludzi, mam wrażenie, nie wychodzi. W sensie dużo osób na przykład pyta, dobra, a jaki trening spali najwięcej kalorii, nie? Albo jaki trening będzie najlepszy, nie? Najlepszy trening to będzie taki, który lubisz, tak? W sensie takim, że jak dla jednego to będą rolki, dla drugiego to będzie squash, to może być jakaś joga, może być pływanie, mnóstwo rzeczy, tak? Jakieś gry zespołowe i tak dalej. I to jest jakby najważniejsze, żeby
moim zdaniem jakby największy nacisk na to położyć. W sensie nie zastanawiać nad tym właśnie, bo no mówiliśmy, tak, że najlepiej połączyć trening wytrzymałościowy z treningiem siłowym i to jest dobre zalecenie, ale z drugiej strony też dobrze, żeby każdy sobie pomyślał, że no dobra, ale właśnie co ja lubię robić, nie? Co mi sprawi po prostu przyjemność. Tak? No nie, mówimy tutaj o sile, ale nic na siłę. Tak, nic na siłę. Nic na siłę i właśnie szukanie tego, co nam sprawia przyjemność. Nie? No to jednak to nie będzie ostatnie pytanie, bo właśnie przypomniałeś mi o tym, że chwilę chciałbym się Ciebie spytać o tym trybuju siłowym, o tych zawodach. To są, gdzie startujesz? To są dla, nie wiem, amatorów, zawodowców, jak to wygląda? I pochwal się swoimi wynikami, no bo wiem, że są. No to, to trzeba się chwalić. Czy to są te zawody, w których ja brałem udział, są zawody na poziomie ogólnopolskim? Tak, żeby się ponad poziom ogólnopolski przebić, to mi się nie udało i chyba mi się raczej nie uda, ale tak na poziomie polskim mi się udaje startować, więc to był do tej pory wziąłem udział chyba w trzech takich zawodach ogólnopolskich, tych takich oficjalnych powiedzmy, że to był chyba dwa razy Mistrzostwa Polski i raz Puchar Polski. No i zdobyłem na nich dwa brązowe medale. Udało mi się wcześniej na debiutach, czy to są takie zawody, jak sama nazwa wskazuje, gdzieś pierwsza startuje i to mi się udało wygrać. Więc to jeśli chodzi o wyniki. W trybuju siłowym ktoś złośliwie mógłby powiedzieć, że one są zawsze amatorskie. Nie? W sensie takim, że nie ma podziału na, nie wiem, właśnie kategorię zawodową i, choć nie, dobra, są takie, w niektórych federacjach jest taki podział, ale generalnie w większości przypadków, no to ludzie się czymś tam zajmują innym i przy okazji startują sobie w zawodach. Raczej nikt z trójboju siłowego nie żyje, no bo to nie jest jeszcze tak popularny sport. Choć jest to sport, który zdecydowanie się robi popularniejszy i może to się kiedyś zmieni, nie? Na ten dzisiejszy to jest taki sport właśnie, no jednak półamatorski, powiedzmy sobie szczerze. No choć oczywiście wielu zawodników jakby wkłada w to mnóstwo serca, nie? Żeby wystartować i zająć jakieś tam miejsce. Nie, to jest dużo pracy, bardzo dużo pracy. Trenujesz tyle lat, więc widzisz. No tak, chociaż to też z drugiej strony, no, trudno sobie wyobrazić w sporcie olimpijskim kogoś, kto startuje i no nie zajmuje się tym zawodowo, także robi coś jeszcze. Mało kto zajmuje się czymś jeszcze dodatkowo. Tak. Jednak większość tych zawodników zajmuje się. To jest zawód, no, jak sport tak, zawodowy, zawód, no to masz zawód. Nie? No, to ciężko robić jeszcze inny zawód tak, przy okazji. Tak, a w trójboju no jednak generalnie tak nie jest raczej. I raczej są to takie właśnie właśnie półamatorskie, choć moim zdaniem, na przykład w ogóle taką zupełną dygresję, ale że taki sport właśnie amatorski to jest coś bardzo fajnego, w sensie takim, że ten sport się tak bardzo sprofesjonalizował, to z jednej strony jest dobry dla wyników, to jest fajne, ale z drugiej strony jak się widzi jednak zwykłych ludzi startujących i tak dalej, to wydaje mi się, że to jest trochę bardziej inspirujące niż jak widzimy tych takich półbogów, którzy całe życie poświęcili temu, żeby wystartować i że no ja jestem też fanem takiego amatorskiego sportu i uważam, że zawody dla amatorów są bardzo cenne, bo właśnie powodują, że ludziom się chce, że ludzie widzą, że ktoś działał gdzieś tam w zawodach, to jest ich znajomy z pracy. Nie, no super, budują się społeczności w ogóle, no tak. Jest zajawka. No, dokładnie tak. Damian, dziękuję Ci bardzo. Również dziękuję bardzo. Jeśli chcecie więcej informacji, to przypominam o blogu. Tak. DamianParol.com i jeszcze dla osób, które już są właśnie związani ze środowiskiem dietetycznym, to jeszcze jest warsztat nauki. Tak. Do szkolenia online też zapraszam. Także dziękuję bardzo jeszcze raz. Dzięki. Przypominam, że podcast Recepta na Ruch jest co tydzień w środę o godzinie 12. Także zapraszam do oglądania, komentowania, udostępniania. Dzięki i do zobaczenia. Dzięki.